Siema widzowie. Zbieramy trawy. Ja latam T7 170 z fliglem. Znaczy w tym momencie to w sumie żyto zbieramy. Chyba no. Ale no. Młody 936 z lelką. A myślałem, że już kończę. Kuba 930 z Jumbo. Na początek były jeszcze dwie ciężarówki, ale teraz jest blisko i się akurat wyrabiamy na trzy. Hop, hop, hop. Tu tak delikatnie torfowo jest. Troszkę, ale jest znośnie. Ładny zachód, w miarę taki tutaj jest. O, kolejny w poprzec. No, jest już po 20. Sporo zebraliśmy. Chyba mamy to dzisiaj skończyć. Już nie pamiętam, ile tu hektarów miało być. Właśnie człowiek do wario przyzwyczaił, teraz New Hollandem to masakra. Te biegi trzeba przerzucać. Tak to przysieczkarni na wario, jak się jeździ, to tylko przód. Jośka na gazie się tam dopasowywuje. A tutaj się na chwilę do przodu spojrzy, się patrzy do tyłu, a sieczkarnia już na równo z kołem w ciągniku i trzeba wajchować. Znaczy no nie wajchować, tylko klikać. Ale jak się kliknie, to chwila zawahania tego. I już takie nie jest to wydajne. Efektywne, o, bo wydajne to jest złe słowo. No, jak na razie odpukać, to wjeżdżamy wszyscy na pryzmę. Jeszcze jakaś nie wiadomo jaka to nie jest. Jakbym się miał spodziewać, kto pierwszy odpadnie, no to... ja. Bo taki, tak od początku myślę, że ja jak ktoś pierwszy nie wjedzie, to że ja, bo mam no dosyć mały traktorek, 170 koni, gabaryt tego, gabaryt te szóstki, znaczy to te 6000 gabaryt, bo nie wiem w sumie jakie te nowe te szóstki mają gabaryty. Mamy chyba 13 maja, jak się nie mylę. Nie chce mi się już po telefon sięgać teraz. Nasz najlepszy sieczkarnista Wojtek ma dzisiaj urodziny. Także tam wieczorem coś tam ten, wiadomo o co chodzi. No już chyba dużo nie zostało do zebrania, bo jeżeli się dobrze orientuję, to ten kawałek i za garażami, bo dalej chyba nigdzie już nic nie ma. Tu na szabłach wam powiem, jest ciekawa odskocznia, bo tutaj jest praktycznie wszystko dookoła komina, jeżeli chodzi o łąki, nie licząc Sulęcina, no ale tam nie była łąka, tylko żyto. No to tam się chwilę pojeździło. A tutaj to bliziutko, to taka odskocznia właśnie. A, to z pryzmy ściąga. Tam jest pryzma. No, bo na Seroczynie to walimy grube kilometry na pola. To tu trochę blisko się pojeździ, tam po latach. Krajówkami się polata. No. Może bym go przekonał, kurde, ale to trzeba było ciężarówkę policzyć za cały tydzień, żeby się zebrać.
Ogólnie żwawy New Holandzik, wam powiem. No szkoda, że Wojtek tego nie słyszy. Dobra. Dobra. Teraz trochę niefachowo to wyszło. Ale opór jest taki, bo niby ma deszcz padać w następnym tygodniu. I wszyscy zbierają teraz na duch. No ale i sucho też już jest, trawy to się pokłosiły. Ja u siebie wczoraj pozbierałem przy niedzieli Prizmę. Tam niby coś nagrałem, ale to tak między Bogiem a prawdą, to nie wiem, czy to w ogóle wrzucę. Mało co nagrałem. Chociaż można wrzucić gdzieś tam. Niech będzie nawet 7 minut, to zawsze pamiątka będzie z pierwszego prizmowania. Bardzo szeroką przystawkę ma Wojtek w tej sieczkarni, bo to 4 metry. No jeszcze trochę. Wy to pewnie na kamerze tu mało co widzicie przez tą roletę. Jedziemy. Tak się kurwa kaszle. Nie grzeje się kamera, no ciepła jest. Tak w granicach tolerancji jak na nią. No bo teraz to już jest zimno, jakby nie patrzeć, to nie powinna mi się tu gotować. Klimy podkręcał nie będę, bo ja tu zmarznę. Blisko to nie ma co czubów walić, nie wiadomo jak. Jośka, Kuba już wlatuje. No i tak to się żyje na tej wsi. Marcel już leci chyba. Jo, raczej tak. Jo. Ale ładne teraz są zachody ostatnimi dniami. Nie powiem, że nie. A, bo nie wiedziałem, że to jest żadne. Ciekawe jak tam te żyto
za garażami. Jaki tam plon będzie? Bo jest chyba plan, żeby to dzisiaj zebrać. Czekałem. Dojazd jest nieciekawy. Chyba, że mi się tylko nie wyłączyła zaraz kamera. Nie, tu nie zobaczę, ile mam nagrane. Już się ściemniło lekko i za słaby wzrok mam. To trzeba się przemęczyć ten kawałek po tej dziurze. W Holandzie to czuć trochę te dziury. Wyłączymy te klimatroniki na razie. Ona przejdzie wam balast to na 100. No, tu widać wszędzie pokładzione trawy, tu zebrane. Tu, a bo to tu jeszcze jest do zbierania, no. Matko jedyna. Tutaj do kręcenia. A kręcenia. Jeszcze po drugiej stronie, tam jest rów chyba i po drugiej stronie rowu. Ło matko. Do północy roboty. Tu jest fajny przejazd przez rzeczkę. Podoba się dla mnie. Tak jak, a nie, to nie tu, to już minęliśmy ten przejazd przez rzeczkę, tutaj to jest rów. Chyba, że tu jest drugi chyba. Jo. Ciekawe jak to nie widać, ale patrzcie jaki ten. Fajne takie. Znaczy no z belami tu wjeżdżać na pewno nie fajnie, ale tak rekreacyjnie. Jak się jedzie trawę kościć albo czy jest belarko, to fajnie tak. Zawsze coś ciekawszego. Patrz, takie tu. Jechać tam do mocy, więc nie da być urodem. Dobra. Same bambry. Już kopaczka do ziemniaków naszykowana. A dopiero co posiany. Po dziura. Tu stara 900. Czy to 800 stara, bo strasznie wąską maskę ma. To może i 800 stara. Skaweko. Musiało trafić, że ktoś tu jedzie. Nic się nie dzieje, ona tak ma. Między drugim a trzecim biegiem. Chce się spać człowiekowi, bo
sobotę do drugiej się grabiło. Wczoraj z przykryciem pryzmy ze wszystkim to do północy. I pasowałoby pospać coś. To już nie te lata, żeby nie spać. Brzega tak jak zawsze, tylko jak otworzysz klapę, to włącz od razu też sposób, żeby się zwalało, a nie odjeżdżasz 3 metry i dopiero gromadkę. A na końcu tam jest coraz więcej. Dobra. Przedni napęd. B5. I rura. Nosu się już tak powoli, delikatnie, niestabilnie zaczyna robić. Dobra, poszło wszystko. Zwijamy klapę. Znaczy, ściany zwijamy. Klapa to teraz, w dół. Ośka. C1 i rura. No, teraz lub wywaliłem. No, tam widać, co zbieramy. Ale ładny jest zachód. To ta Łukasz już została na tym polu? Już tam, co zbierają, to w sumie nie. Jeszcze pewnie po kursie będzie. Wojtek, Marek się pyta, czy tam dużo zostało na tej polu. Połowa jest? Co? Jeszcze po kursie będzie. Dużo, Marek. Tak mi się wydaje, że po kursie będzie. Dawaj, tutaj w prawo. No, jak C3 wrzuca, to jest takie szarpnięcie jeszcze przy piątce. A już później jest to. Wcale nie czuć, że wrzuca. W stronę, nie wiem ile bym musiał wyłożyć, żeby nie najechać na ten krawężnik. Znaczy nie krawężnik, to jest takie odprowadzenie wody. No, ładuje się telefon.
to bym sobie... O! Albo... Nie, te na razie. Co to jedzie? Nie wiem, co to jedzie. Kurwa. Za chuj nie widać tych dziur jeszcze, tą mam brudną, tą szybę. Muszę zapalić te, bo nic nie widzę. I koguty mu zapalę. Oporowiec. No jak koguty mam włączone, to takie cyrki się z radiem dzieją. I wyłączam to. Albo ci, Kuba, nie świecą z lewej strony pozycyjne lampy, albo są tak ubrudzone. Ale ja mówię o ciągniku. A, ubrudzone. Kurwa, tu nie ma się co tak napędzać, bo tu zaraz kolejny jak... Poczekaj, chociaż te górne, bo to nic nie widać. Kurcze pieczone. Chcę zdążyć przed tamtym, żeby tu się nie mijać z nim, tylko żeby zjechać normalnie. Po Bożemu. W ogóle widmo bez świateł. Czarny fen bez lamp to się zlewa. Dobrze. No teraz się da tym nagrywać. Się nie grzeje, jak jest w miarę temperatura. No chyba dobrze powiedziałem, że po przyczepie będzie. To jeszcze tam zostało żyta. A to jeszcze... O, to jeszcze tam są paski. Nie, tu jeszcze jest towaru. Dobra, tak się stanę. O, ja zgasiłem, że nie oślepiało, ten odpalił. Dobra, widzowie, bo już nie wiem, co mam gadać. Coś tam nagrałem, 25 minut, to w sam raz, w sumie. No, to do zobaczenia w następnym, siema.